Cześć, dziś na Popraw Koronę, nowa rzeczywistość w praktyce. Anna Strażyńska, była minister cyfryzacji i założycielka Karot Sport. Dzień dobry, Aniu. Cześć, dzień dobry. Bardzo się cieszę, że przyjęłaś moje zaproszenie. Chciałabym z Tobą porozmawiać dzisiaj o pracowniku przyszłości, bo na pewno koronawirus zmienił już nas, zmienił wiele branż, zmienił miejsca pracy. I zmieni też pracownika przyszłości. I jakie dzisiaj masz refleksje? Jaki ten pracownik przyszłości powinien być? Jakimi cechami się charakteryzować? Co dziś widzisz? Wiele rzeczy się tak naprawdę nie zmienia, bo jako pracodawcy zawsze poszukujemy osób o bardzo podobnym profilu czy cechach charakteru, które gwarantują zaangażowanie w firmę. Mówi się teraz cały czas o tym, że rynek pracownika się skończył, że zaczyna się rynek pracodawcy i myślę, że to będzie doskonały moment na sprawdzenie, na ile te relacje, które były obserwowane na rynku, relacje powiedzmy poprawiania losu pracowników, tworzenia wachlarzu świadczeń, często nawet takich przemyślanych, bardzo sensownych, czasem oczywiście też ograniczonych wyłącznie do świadczeń materialnych, ale bardzo często również rozwojowych, innych takich świadczeń, które pokazywały, że pracodawca rzeczywiście traktuje tego pracownika podmiotowo. Teraz sprawdzimy, na ile to było rzeczywiste, aczkolwiek to też nie można wyciągać pospiesznych i pochopnych wniosków, że jeżeli ten rynek zostanie troszkę uporządkowany i będzie bardziej ubogi niż do tej pory, to będzie to wynikało ze złej woli pracodawcy. Inaczej będziemy to oceniać w czasach kryzysu, ponieważ nasze pracodawców portfele będą zwyczajnie szczuplejsze. Wydaje mi się, że mamy z ciekawym zjawiskiem do czynienia, ponieważ w moim przekonaniu kształtuje się coś w rodzaju powrotu do pierwotnych wartości. Właśnie, o to chciałam zapytać, bo tak mi się właśnie też to nasuwa, że jak zaczęłaś mówić o tych benefitach, rzeczywiście też mam takie wrażenie, że bez względu na to, czy to była mała organizacja, małe miasto, czy duża organizacja z dużym budżetem, to prześciganie się w benefitach było no, aż nieprawdopodobne. Co ja jeszcze mogę temu pracownikowi dać? A dzisiaj okazuje się, że jednak te podstawowe wartości są ważne, więc właśnie jakie? Tak, no, mieliśmy do czynienia z pewnego rodzaju licytacją tych dodatkowych benefitów pozapłacowych i czasami one rzeczywiście miały taki wyjątkowo anonimowy, odpersonalizowany charakter. Sklepik e-commerce'owy, masz tu punkty, wybierz sobie. W sumie nie obchodzi mnie, czy cię to cieszy, ale zobacz, jakim jestem dobrym pracodawcą, daję ci cały wachlarz możliwości. Wydaje się, że w tej chwili tak jakby wszyscy sobie przypomnieli o takich normalnych zasadach przyzwoitości, ekwiwalentności tych wzajemnych świadczeń w relacjach pracy, takim pracowniczym i pracodawcy win-win, gdzie obie strony rozumieją sytuację, w której się nagle znalazły, w ogóle przecież to wszystko nie jest z żadnej naszej winy, a stało się naszym udziałem. I obie strony starają się sobie nawzajem okazać zrozumienie i zainteresowanie. Co by się nie wydarzyło na rynku pracy, zawsze będziemy musieli pamiętać o tym, że to pracownicy spowodują, że my z tego wyjdziemy. My jako pracodawcy sami niczego nie zrobimy. To cały czas w tych naszych pracownikach, w tych naszych ludziach leży klucz do naszego sukcesu. Tyle, że powinniśmy też pamiętać, że to musi być również ich sukces, bo pewnie jak nigdy wcześniej wszyscy teraz się lękają o tę przyszłość i każdy to pytanie główne, które sobie zadaje, to jest pytanie o to, czy moje życiowe potrzeby zostaną zaspokojone.
już no może nawet mniej moje życiowe aspiracje, moja chęć awansu, pójścia do przodu, ile w tym krótszym lub dłuższym, nie wiadomo jakim okresie, po prostu te podstawowe potrzeby bytowe, podstawowe potrzeby rodzinne, potrzeba bezpieczeństwa, potrzeba zaufania do kręgu ludzi. Jest tyle wstrząsów, tyle zmiennych w tym świecie, że chcemy mieć wokół siebie coś, co ma charakter stały, to jest ustawione na jasnych zasadach, co nas w żaden sposób nie zmiażdży dodatkowo, nie dorzuci się do tego koszyka stresu i obaw. A to środowisko pracy jest przecież nam równie bliskie i codzienne, co środowisko domowe. Kryjemy się jakby w tych środowiskach, które dobrze znamy i gdzie możemy bardziej ludziom zaufać, więc bardzo będzie ważne pociągnięcie tego tworzącego się powoli trendu na właśnie powrót do tych podstawowych wartości, takiego etosu tej relacji pracowniczej. I lojalność też, i to zarówno pracownika wobec pracodawcy i pracodawcy wobec pracownika? Tak, lojalność i zaangażowanie, coś nad czym przez ostatnie lata wszyscy pracowali i myśleli, że to się da załatwić właśnie pieniędzmi. To się jakby trochę samo stało teraz. My trochę przewidując, że ten powrót do wartości w którymś momencie nie tylko może nastąpić ze względów na niespodziewane okoliczności, ale powinien po prostu nastąpić, bo dobrze jest w życiu opierać się na wartościach, a nie na wyłącznie takim merkantylnym podejściu do rzeczywistości. Postawiliśmy w Carrot Spot na właśnie te wartości niematerialne, na budowę zespołu, na budowę wspólnoty, na wzajemne rozumienie swoich racji. To będzie ważny dobytek, czy ważny zysk na przyszłość, kiedy już będzie może po tym kryzysie, ale ludzie przestaną się bać mówić też o osobistych kryzysach, w których czasami się znajdują. I teraz bardzo często boją się powiedzieć, że chorzy albo mają jakieś zmartwienie, bo boją się, że pracodawca wykorzysta to przeciw nim. Natomiast tylko i wyłącznie możemy takie długie relacje i takie głębokie jak relacje w pracy utrzymywać wtedy, kiedy one są na tym zaufaniu, na tym braku strachu oparte, kiedy można sobie nawzajem powiedzieć również o tych gorszych rzeczach, które się wydarzają, i liczyć na to, że się dogadamy i jak sobie poukładać te relacje przejściowo w takim gorszym okresie. Nie wszyscy mamy ten gorszy okres i to świetnie jakby wymusza trochę, ale też w związku z tym przypomina nam, jak powinniśmy naprawdę każdą relację z drugim człowiekiem budować. No właśnie, czyli ten benefit, o którym mówisz, na którym też pracujecie właśnie w Carrot Spot, no to tak naprawdę to są nasze emocje, to są nasze uczucia, tak? I one będą miały największą wartość w organizacji i tym właśnie się firmy całkiem niedługo będą chwalić i w tym będą zachęcać ludzi do przyjścia do organizacji swojej? Tak, my chcemy, żeby prawdziwym benefitem było miejsce pracy, w którym człowiek czuje się spełniony i szczęśliwy. Bo oczywiście jest cała masa ludzi, którzy wykonują pracę nie tylko rutynową, ale dla nich samych pozbawioną sensu. Jest to pewnego rodzaju przymus ekonomiczny. Nie da się zbawić i uszczęśliwić świata za jednym zamachem, jak czarodziejską różdżką. To jest proces, który będzie trwał i on oczywiście zacznie się od tych miejsc pracy, w których ludzie więcej wnoszą takiej kreatywnej postawy czy swoich talentów do majątku firmy. W szczególności w tych firmach, w których kapitałem głównym nie jest kapitał żelazny, czyli pieniądze, i nie jest też kapitał materialny, czyli maszyny, jakiegoś rodzaju budynki czy inne tego typu rzeczy, ale ten
człowiek razem z jego twórczością, z jego inteligencją, z jego spostrzegawczością, z jego pomysłami jest tym największym kapitałem. To jest cały sektor i kreatywny, i wszystkie usługi B2B, consulting i tak dalej, to tam się ta rewolucja zacznie, bo tam ludzie mają oczywiście najwięcej do powiedzenia i stamtąd zacznie się myślenie o tym, jak w tym świecie, gdzie praca i dom przenikają się już nawzajem, a teraz na pracy zdalnej to całkiem, tak, jeszcze to bardziej, w jaki sposób poukładać te relacje tak, żebyśmy byli szczęśliwi, żebyśmy nie byli w sytuacji przymusu, żebyśmy nie żyli w jakimś zakłamaniu, żebyśmy nie grali w jakąś grę z pracodawcą, kto kogo przechytrzy. To powiedz Aniu, jest takie orzeźwienie. A powiedz proszę w takim razie, przechodząc do tego, wspomniałaś już o różnych umiejętnościach, ale dziś pracodawca, czy to mówię mały, czy duży, na co właśnie powinien zwrócić uwagę? Wyobraźmy sobie sytuację, że wraca wszystko do normy. Rozmawiałyśmy wcześniej o tym, że w czerwcu pewnie zaczniemy powoli wracać do normalnego funkcjonowania. Na co pracodawca powinien dzisiaj zwrócić uwagę, a z drugiej strony na co człowiek, który będzie szedł do pracy, nad czym sam powinien mieć refleksję, nad jakimi właśnie cechami swojej osobowości? Ja myślę, że te cechy, one się sprawdzają w każdych czasach, tylko może teraz sobie je bardziej uświadamiamy. Przede wszystkim to jest oczywiście odpowiedzialność. Myślę, że taka cecha, która może nie jest szczególnie w modzie i ustępuje bardzo często właśnie kreatywności czy innym cechom związanym bardziej z intelektem, ale kiedy wrócimy do cech charakteru, to odpowiedzialność, pracowitość to są takie uniwersalne rzeczy, które się zawsze sprawdzają. Na dzisiaj to widać też, że potrzebujemy ludzi, którzy są zdolni liderować nawet małym zespołom, ale potrafią się otrząsnąć ze stresu i paniki i przejąć na siebie więcej, przejąć na siebie w szczególności umiejętność zarządzania emocjami innych, wsparcia innych osób, nie tylko w sytuacji stresu, ale także w momencie przechodzenia na inne formy pracy. No, oczywiście także ci pożądani pracownicy to będą także osoby, które są w stanie podjąć więcej obowiązków, takich, które narodziły się z racji zupełnie innego układu w pracy, ale które ktoś musi przejąć. No i zawsze jest to pytanie, kto będzie na tyle odpowiedzialny. No i oczywiście zawsze poszukuję, niezależnie od tego, jakie są okoliczności, poszukuję ludzi, którzy lubią po prostu swoją pracę, którzy się w nią angażują. Nikt nie potrzebuje pracownika, który nie lubi pracować i traktuje pracę od do. Nie jest ciekawy, nie próbuje się rozwijać, nie poszukuje nowych rozwiązań, nowych ścieżek. Dzisiaj, kiedy ta praca tak dynamicznie się zmienia i trzeba odpowiadać na zupełnie zmieniające się potrzeby i klientów, i otoczenia partnerskiego, biznesowego, również administracyjnego, to ludzie, którzy mają tę gotowość poszukiwania niestandardowych rozwiązań, którzy ich się nie boją, a nawet jeśli się boją, to się spinają i pokonują tę przeszkodę, to będzie ta osobowość, której poszukujemy. I tutaj wcale nie mówię o ludziach, którzy potrafią pracować zdalnie, czy mają jakieś wybitne umiejętności wyszkolone, bo bardziej mi chodzi o pewnego rodzaju wewnętrzną konstrukcję, wewnętrzną postawę. Taką na zasadzie nie poddam się, łatwo się nie poddam, łatwo mnie nie weźmiecie. Wszystko jest do oswojenia, więc oswoimy również ten nowy świat, skoro takie są wymagania. Dostosujemy się do wielu różnych potrzeb, które wynikają i z potrzeb pracodawcy, który musi je też i komunikować. I z tego, co się na zewnątrz dzieje, co jest jeszcze cały czas nieobliczalne, zaskakuje nas codziennie. I trudno nawet to wyprognozować i powiedzieć, że no to ja teraz poświęcę miesiąc na to, żeby się przygotować do nowej formuły. Nie wiemy, jaka będzie ta nowa formuła.
prawdopodobnie już tak zostanie w dużym stopniu, że ten świat będzie zmienny i my też się do tej zmienności przystosujemy i ją częściowo wręcz wprowadzimy w normy swojego funkcjonowania w pracy. To z drugiej strony wydaje mi się, że całkiem dobrze rokuje dla tych ludzi, którzy już z racji wieku może są mniej zdolni do tego, żeby jak przecinaki się skupić na jakimś temacie i go przeryć 24 godziny, ale mają i umiejętności, i doświadczenie, i już są w wieku, w którym pewne rzeczy łatwo można wyjąć z doświadczenia, zuniwersalizować i zastosować w sytuacji jakiejś krytycznej. Więc być może to spowoduje również powrót do łask takich osób, które w kryzysie czują się jak ryba w wodzie, bo nie jeden w swoim życiu przeżyły. Tak, to jest w ogóle bardzo ciekawe, co mówisz. Mi od razu takie obrazki się rysują, które nawet przez ostatnie dni oglądam w telewizji. Nie wiem, na przykład pana, który był na postojowym, postanowił zatrudnić się w DPS-ie na przykład, tak? Kosmetyczki, która zaczęła kręcić jakieś filmy na Facebooka i udostępniać swoim klientkom. Fryzjera, który uczy, jak obcinać włosy. Czyli tak, to są takie właśnie, no chyba ludzie o takiej konstrukcji, którzy właśnie chcą sobie poradzić i myślę sobie, że im po prostu będzie łatwiej i pewnie też łatwiej przyszłemu pracodawcy będzie takiego działającego i otwartego pracownika zatrudnić spośród tych wielu, którzy jednak na rynku się znajdą, nie? Tak, przy czym to trzeba zwrócić uwagę na to, że skoro oni wcześniej prowadzili działalność gospodarczą, to przypuszczalnie ta cecha przedsiębiorczości jest w nich. No i już też pewne nawyki i ćwiczenia w życiu wykonane powodują, że to ich tak bardzo nie przeraża. Mnie zachwyca wręcz to, w jaki sposób potrafią się przeformatować te małe biznesy. Widziałam wczoraj jakąś knajpkę, która zaczęła handlować po prostu świeżymi owocami, bo działalność restauracyjna jest zamknięta. Ale też powiem szczerze, że absolutny szacunek i podziw mam dla wszystkich tych osób, które potraciły etaty, potraciły ciepłe posady i potrafią to zakomunikować i poprosić o pomoc. Mhm. Tylko potrafią się rozejrzeć, jak skorzystać z pomocy państwa. Dobrze, że ona jest i na ten moment przejściowy to znakomicie z niej skorzystać. Trzeba umieć to wyszukać, ale też potrafią powiedzieć wprost wszystkim, nie utożsamiają się z tą porażką, nie utożsamiają się z tą utratą, nie uważają, że stracili wartość, tylko rozróżniają, że to są okoliczności od nas kompletnie niezależne, że to się może przydarzyć każdemu, że to się bardzo często przydarza ludziom, którzy coś więcej sobą reprezentują i nie zagrzali gdzieś miejsca w jakiejś państwowej, bezpiecznej instytucji, tylko próbowali gdzieś na rynku się odnaleźć i wyraźnie mówią, potrzebuję pomocy, jestem bez pracy, mój pracodawca się ze mną pożegnał. No to jest świetne, pomóżcie mi, podbijam wtedy takie informacje na zasadzie, że jak krąży w sieci, to gdzieś zostanie zagospodarowane, bo też obserwuję, że w jednych miejscach te miejsca pracy rzeczywiście wyparowują razem z przedsiębiorcą, ale w drugich miejscach one się pojawiają, bo to zapotrzebowanie się w dużym stopniu przenosi gdzieś indziej. I tutaj trzeba powiedzieć, że właśnie bardzo ważna też cecha jest taka, po pierwsze, żeby się nie poddawać, a po drugie, żeby umieć rozróżnić, co się stało właściwie moim udziałem i jaka była w tym moja rola i jaka była w tym rola pracodawcy. Jak sobie wyobrażam hipotetycznie, że zatrudniałabym osobę, która straciła pracę w tej chwili w kryzysie koronawirusowym, ponieważ jej pracodawca ograniczył zatrudnienie lub upadł, to sobie myślę,
że jednym z takich ważnych pytań, które bym zadała temu pracownikowi, jest pytanie o to, czy rozumie, co się stało. A w szczególności, czy rozumie, jakie mechanizmy ekonomiczne doprowadziły do tego, że on tę pracę stracił. Czy on uważa, że pracodawca okazał się świnią, bo go zwolnił i nie obchodzi mnie, w jakiej sam się znalazł sytuacji? Czy rozumie, że są pewne rzeczy, które wydarzają się nam, a nikt im nie zawinił, zostaliśmy nimi zaskoczeni i rachunek ekonomiczny czasami jest po prostu bezlitosny. Bardzo często przecież te firmy są absolutnie zmiażdżone, one już nie powstaną ponownie, ale często jest tak, że muszą ograniczyć zatrudnienie, żeby w ogóle przetrwać i żeby w przyszłości komukolwiek dawać pracę. Taka duża, tutaj się jawi taka duża dojrzałość pracownika. Tak, my potrzebujemy dojrzałych pracowników, ponieważ ci, którzy mają roszczeniowe postawy i uważają, że to, że kto inny ponosi za nich odpowiedzialność, za ich los, to są osoby, które nam tych firm z powrotem do prosperity nie wyciągną. To nie są osoby, które będą w sobie upatrywały tego nośnika sukcesu, tylko będą czekały, aż ktoś im zapewni sukces i zapewni sukces organizacji. A w tej sytuacji, w której się znalazło tysiące firm w Polsce i na całym świecie, to potrzebujemy ludzi, którzy doskonale rozumieją mechanizmy ekonomiczne. Niestety w Polsce to jest w ogóle bardzo ograniczona wiedza, nie stawia się na tę wiedzę ani w szkole, ani później. I którzy będą potrafili zabrać się po prostu za odbudowę, odkreślić wszystko, co się wydarzyło, trochę się tak otrzepać, ze zrozumieniem tego całego stresu, który jest naszym udziałem, bo my wszyscy teraz żyjemy w stresie i w lęku o przyszłość, ale stres może nas co najwyżej zablokować, bo to jest też uczucie, które niekoniecznie nam da kopa do przodu, tylko może nas tak zdołować, że nie będziemy w stanie postąpić ani o krok do przodu. To bardzo ważne, żeby też ludziom pomagać z tego wyjść i pracodawca też ma tutaj rolę swoją, że nawet kiedy musi wprowadzić różne ograniczenia, to musi bardzo dużo komunikować do ludzi i bardzo ich upewniać co do przyczyn wszystkiego, co się dzieje w firmie, pokazywać, że ma to pod kontrolą, że to są rzeczy, które są wynikiem przemyśleń, czasem nieubłaganych, ale nie może to być zrobione bezdusznie. Każde nawet najgorsze przejścia można przejść pod warunkiem, że one zostaną, że przejdziemy je z godnością, że pozwoli się nam zachować to poczucie naszej wewnętrznej wartości, a nie, że spadniemy ofiarą jakiegoś zamieszania, braku umiejętności komunikowania. Czasem to zresztą pracodawca nie robi tego celowo, nie traktuje ludzi celowo źle, tylko po prostu to i dla niego jest taki stres, że oddałby wszystko, żeby uniknąć konieczności zakomunikowania tych zwolnień. Ja sama też ludzi w swoim życiu, również z powodu kondycji firmy i pamiętam, ile płakałam, zanim byłam gotowa stanąć przed człowiekiem i mu to wyjaśnić, dlaczego musimy się rozstać. Była i taka sytuacja w moim życiu, że zwolniłam 14 osób, spośród których gro było moimi serdecznymi kolegami, co najmniej jeśli nie przyjaciółmi. I konieczność zakomunikowania im tego naprawdę była jednym z najgorszych wydarzeń w moim życiu. Ale sama wiedziałam, że jeżeli to nie ma być bezduszne i piętnujące dla tych osób, tak trochę dające im kamień na dalszą drogę, to ja muszę to rozegrać w sposób bardzo fair, bardzo uczciwy, niezależnie od tego, co sama czuję. I tutaj no, rola pracodawcy jest bezwzględnie gigantyczna. Cokolwiek będzie robił, jakiekolwiek by to nie były decyzje, większe, mniejsze, zmiana biura, ograniczenie wynagrodzeń do 80% i tak dalej, wszystko musi być komunikowane i pokazywane na tle,
wszystkich tych wysiłków pracodawcy, które on robi, żeby utrzymać co do zasady substancję firmy i potem się odbić. Tak, jak słucham Ciebie, to myślę sobie, że jeszcze taką cechą, która może się mocno przydać, sprawdzić w tych czasach, jest po prostu empatia. I empatia pracownika do pracodawcy i odwrotnie, bo to jest, myślę, coś, co może te dwie strony poprawić im samopoczucie, ale też tak wewnętrznie uratować. Tak, i stanowić dobry start do tej nowej firmy. Ktoś ostatnio powiedział, że teraz CEO to nie jest już prezes, tylko Chief Empathy Officer. I podobało mi się to sformułowanie z tego powodu, że w gruncie rzeczy jestem jak najdalsza od tego, żeby budować rodzinną atmosferę w firmie, bo firma to nie jest rodzina, ona jest nastawiona na inne cele, w szczególności na wypracowanie zysku. Tym niemniej bez takiej właśnie troski o pracowników, bez tego, że widzimy w nich ludzi z tym całym bagażem, który oni niosą w swoim życiu, i tym pozytywnym, i tym negatywnym, i gorszymi momentami, i tymi super szczęśliwymi momentami, które też potrafią pracownika zupełnie wybić z kolei pracy, to my nie będziemy nigdy odnosili takich prawdziwych sukcesów, trwałych, które powodują, że firma jest na nieustannej ścieżce wzrostu. On może być trudny, ten wzrost, ale nic tak go nie wesprze, jak ludzie, którzy są autentycznie, dobrze się czują w tym miejscu pracy i taką wewnętrzną decyzję podejmują. Tak, to jest to miejsce, dla którego ja chcę pracować, to tutaj się będę realizować, ale też zrobię wszystko, żeby firma osiągała swoje cele, bo podzielam je wewnętrznie. I w tym sensie tak, to będzie bardzo ważne, ta empatia, to będzie ten budulec, na którym będą powstawały nowe relacje w miejscach pracy. Jedyne pytanie, które ja sobie zadaję, to jak bardzo to będzie trwałe. Bo po wstrząsach zawsze jest pewnego rodzaju odnowa i odbudowa, przeformatowanie różnych relacji. Każda nawet wojna temu służy, mimo że to są zjawiska złe i koronawirus też trudno uznać za dobre zjawisko, ale tego typu kryzysy też potrafią wywołać bardzo dużo pozytywnych zmian społecznych, też właśnie organizacyjnych i tak dalej. Pytanie tylko, na jak długo to będzie skuteczne, jak długo to będzie trwałe, żeby ten kierunek się nie tylko pojawił w różnych firmach, ale żeby się rozszerzał, żeby się umocnił i żeby na trwałe zmienił ten sposób, w jaki funkcjonujemy w firmach, co by nam pozwoliło też w pewnym sensie tworzyć inną w ogóle gospodarkę, bo suma tych nowych firm będzie się składała w ogóle na inny obraz gospodarki w takim makro ujęciu. To będzie bardzo ciekawe. Myślę, że jest parę osób w Polsce, typu profesor Blikle, czy psycholodzy społeczni, również ci, którzy z nami współpracują z Uniwersytetu SWPS, którzy będą tutaj mieli na wiele lat nieograniczone pole badań i obserwacji tego nowego świata. A wyobraźmy sobie człowieka, który stracił pracę, czy też musiał zamknąć swój biznes, czy został zwolniony z korporacji. Co dziś ten człowiek może zrobić, żeby za jakiś czas wrócić na rynek pracy? Takie zadanie na tu i teraz. Już troszkę o tym mówiłam, to jest kilka rzeczy, na pewno musi się otrząsnąć. Ja sama wiem, bo byłam tak nagminnie wyrzucana z pracy i to jeszcze zawsze w świetle reflektorów, że doskonale wiem, jak jest to trudno podnieść się i po prostu nie uciekać wzrokiem, nie poczuć się beznadziejnym. Jest coś takiego w człowieku, że nawet jeżeli
ta porażka jest niezawiniona, to mimo wszystko ją do siebie przypisujemy. To wymaga ogromnej wewnętrznej pracy, żeby się potrafić od tego odciąć i powiedzieć, nie, to się wydarzyło w sposób absolutnie ode mnie niezależny. Zrobiłem wszystko, co było w ludzkiej mocy, żeby dobrze pracować, przyczyniać się do pomyślności mojej firmy. No wydarzyło się, trudno, to nie odejmuje mi wartości. Ja nadal jestem tą samą osobą, która dużo umie, dużo wie i się jeszcze w wielu miejscach przyda. Wstanie, otrzepanie się i postanowienie o tym, że teraz działamy dalej, jest najbardziej bohaterskim ruchem, który można w tym momencie wykonać. Następnie trzeba to wszystkim powiedzieć, że się poszukuje pracy i nie wstydzić się tego, że szukamy pracy, bo teraz to żaden wstyd prosić o pomoc. Wręcz przeciwnie, trzeba prosić bardzo głośno i bardzo uporczywie, bo takich osób będzie zawsze teraz dużo. I nasz głos razem z informacją o tym, co potrafimy, w czym się dobrze czujemy, co potrafiliśmy zrobić do tej pory, musi być po prostu dobrze słyszalny. To też wymaga odwagi. Zaprezentowanie siebie i bez fałszywej skromności, pokazanie swoich kompetencji jest ogromnym bohaterstwem, nie mniejszym niż wstać i popatrzeć ludziom w oczy, jak się tę pracę straciło. Trzecia rzecz, no to spróbować się uczyć, wykorzystać ten czas, w którym szukamy pracy na to, żeby poznać nowe kompetencje, żeby też zrozumieć, co się stało, jakie mogą być te nowe wyzwania, czyli trochę takie KYC, poznaj swojego klienta, poznaj swojego przyszłego pracodawcę. Czego on będzie potrzebował, co mógłbym mu dać, może to mam, a może muszę jeszcze to dopiero nabyć, żeby móc odpowiedzieć na to zapotrzebowanie. Naturalna rzecz, że poszukanie wszystkich możliwości, które oferuje państwo czy inne instytucje, żeby przetrwać ten trudny okres, ale jest tego sporo i chyba najwspanialsze, co się wydarzyło w związku z koronawirusem, to to, jak bardzo dużo instytucji, które nie mają nic wspólnego z pomocą dla osób, które nie mają pracy, jak bardzo dużo osób się w to teraz angażuje, jak bardzo sobie nawzajem pomagają, jak bardzo można liczyć na osoby, które są w ogóle z innej bajki, czymś innym się zajmują, a jednak poświęcają swój czas, żeby rozwiązać różne takie postkoronawirusowe problemy, w tym problemy indywidualne. Wczoraj czytałam o inicjatywie Accenture. Nie chcę tutaj reklamować konkretnie firmy, ale to akurat ona tylko dała platformę, natomiast włączyło się kilka firm, których HR-owcy postanowili stworzyć taką inicjatywę wymiany pracowników, żeby pracowników uchronić przed zwolnieniem i przed tym całym upokorzeniem, które się z tym wiąże. Postanowili zrobić taką giełdę, na której informują się nawzajem o posiadanych przez siebie zespołach, które no w tej chwili już im się w budżecie mogą nie mieścić, albo jakiś projekt został skancelowany, czy w ogóle nie odbędzie. I charakteryzują te zespoły i wystawiają w pewnym sensie do takiego wspólnego worka, na takiej wspólnej platformie, gdzie wszyscy, którzy są zainteresowani, mogą się zapoznać z parametrami tych zespołów, z cechami charakterystycznymi poszczególnych osób i bezboleśnie w pewnym sensie, bez właśnie tego upokorzenia, tego strachu, tej paniki, tej obawy, przejąć taki zespół do siebie, bo jak to akurat w USA podano takie dane, że wprawdzie 20 milionów ludzi jest bezrobotnych, ale 10 milionów miejsc pracy jest nadal nieobsadzonych. I to jest trochę też kwestia naszej wewnętrznej decyzji i gotowości na to, że w tym trudnym okresie biorę może coś innego, co jest suboptymalne, ale jednak to robię. W tym sensie to gotowość takiej osoby do tego, żeby wypracować w sobie tę otwartość na niestandardowe zupełnie propozycje, może nawet nabycie przez jakiś czas freelancerem wręcz,
też jest coś, co jest bardzo ważne dla mnie jako przyszłego pracodawcy. Na ile mam do czynienia właśnie z odważnym człowiekiem, na ile on też sobie zdaje sprawę właśnie z tego, co się wydarzyło i potrafi to ocenić i wykorzystać i poszukać nie w sposób bierny, nie w sposób taki żałośliwy, tylko no, trochę wsiadając do tego pociągu, który jest niestety wagonem bydlęcym, ale trudno, też gdzieś dojedzie. Więc skorzystajmy w tej chwili z tego, co jest w ogóle dostępne i jedźmy. Niektórzy mogą mieć wrażenie, że łatwo mi mówić, bo mam firmę i tak dalej, i tak dalej, ale my mamy startup. To wbrew temu, co niektórzy sądzą, to nie jest tak, że startup to zrobi pivot i będzie dzisiaj robił biotechnologię, jutro będzie się zajmował, nie wiem, wytwarzaniem maseczek albo czymś innym. Startupy mają tak samo trudno ze znalezieniem nowych projektów, jeszcze trudniej ze znalezieniem klientów, utrzymaniem zespołów i nas też w każdej chwili może to samo trafić. My też w związku z tym pracujemy nad tą wewnętrzną postawą odwagi i brania się z życiem za bary. No i wszystkim tego życzę i takich też ludzi chciałabym mieć u siebie. Świetnie, Aniu. Myślę, że to jest naprawdę doskonała puenta. Życzenie tej odwagi wszystkim pracownikom i wszystkim pracodawcom, bo w którymś momencie to się wszystko na pewno skończy i wrócimy na normalne tory i fajnie by było wrócić rzeczywiście bardziej wzmocnionymi z dwóch stron i budować to szczęśliwe miejsce pracy i życia, o którym też rozmawiałyśmy wcześniej. Tak jest, dokładnie. Dzięki. Bardzo, bardzo, bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Wszystkiego dobrego. Ja również dziękuję.